Na podium Pucharu Świata czekaliśmy od 2017 roku, kiedy to Artur Weiss stawał na nim ostatni raz. Także no bardzo się cieszymy, że to na naszym pucharze. Bardzo się cieszymy, że powracający mistrz. Także no, myślę, że na razie do tej pory te zawody idą bardzo dobrze. Także jesteśmy, ja jestem bardzo zadowolony zarówno z organizacji, jak i z poziomu. Ja tylko na niego czekałem, bo wiadomo, jak mistrz wraca, to wiadomo w jakim stylu i myślę, że do tego nikt nie miał wątpliwości. Natomiast no, ja na niego czekałem, bardzo się cieszę, że się doczekałem i no, mogę też jakoś w jakiś sposób mu pomóc i jeszcze kibicować jednocześnie. Sprinterzy świetnie się wczoraj pokazali. Dzisiaj może troszkę tremy, ale widać, że mają bardzo duże możliwości. Jednak to są występy w grupie A. Dzisiaj bardzo dobrze zaprezentowały się dziewczyny w grupie A na 1000 metrów. Dziewczyny w biegu drużynowym czwarte miejsce. Wykorzystujemy błąd Chin, ale no, to jest sport i trzeba być czujnym. No i Zbyszek, myślę, że taki deserek, no na razie najmocniejszy punkt tego weekendu, ale jeszcze się nie skończył, jeszcze jutro jest dzień i też myślę, że 500 metrów mężczyzn i 1000 to będą takie mocne polskie akcenty. Wypada powiedzieć, że cieszy to, że forma jest stabilna. Ja tak naprawdę nie ścigam się z zawodniczkami z grupy B czy z grupy A, ja ścigam się ze swoim czasem. Wiem, w którym miejscu jestem, wiem, że jestem teraz w pracy, mam jeszcze dużo rzeczy do poprawy. Szczerze powiedziawszy, to tutaj no, jednoznaczny czas na 500 metrów i na 1000 daje mi do zrozumienia, że nie był to mój dzień. Nie czułam się jakoś super optymalnie, ale tak jak mówię, no, wiele czynników mogło się na to złożyć. No tak czuję, że trochę układ nerwowy po prostu dostał dość mocno. Muszę sobie wypocząć, muszę sobie przemyśleć i myślę, że na kolejne starty będzie lepiej. Szczerze powiedziawszy, no, mierzyłam wyżej troszeczkę w tej grupie A, no ale jest kilka rzeczy do poprawy, to na pewno, być może to nie jest dyspozycja dnia, taką myśl dopuszczam do siebie, zobaczymy na kolejnych startach. Super, cieszę się, że są tutaj kibice, bardzo to pomaga, jak nam tutaj krzyczą i nas wspierają, także zapraszam. Jestem zadowolona, to jest sprint, to są lekko ponad 0,2 wolniej niż wczoraj. No miejsce było dużo gorsze niż dnia wczorajszego, ale to był dalej dobry bieg, było w nim kilka błędów, ale to był dalej dobry bieg i no jestem zadowolona. Dzisiaj trochę wolniejszy czas otwarcia, przez to automatycznie wejście w pierwszy łuk było gorsze, co potem spowodowało, że wejście w drugi łuk także było gorsze, więc takie małe, drobne rzeczy i ten bieg jest wolniejszy. Mam nadzieję, że ta ilość punktów, które zebrałam, pozwoli mi utrzymać się w grupie A już do końca sezonu. No miejsce 13 dzisiaj, ale to jest dalej top 20 na świecie, więc jest fajnie.